Tytuł kursu: Zasady sporządzania sprawozdań finansowych. Moduł: Rachunek zysków i strat. Temat: Jak sporządzić rachunek zysków i strat. Rachunek zysków i strat może być sporządzany w dwóch wariantach: jako porównawczy rachunek zysków i strat lub kalkulacyjny. W wariancie porównawczym koszty działalności podstawowej ujmuje się według układu rodzajowego kosztów, czyli według czwartego zespołu kont. Zalicza się do tych kosztów amortyzację, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia oraz pozostałe koszty rodzajowe. Ujmuje się tutaj wszystkie koszty, jakie zostały poniesione przez jednostkę w danym okresie sprawozdawczym. Jeżeli przedsiębiorstwo sprzeda w danym okresie wszystkie produkty, to poniesione koszty będą współmierne z osiągniętymi przychodami, a wynik na działalności podstawowej, czyli wynik na sprzedaży, można obliczyć jako różnicę między przychodami a kosztami. Jednak częściej zdarza się, że wielkość produkcji jest różna od wielkości sprzedaży. W związku z tym, aby prawidłowo wyznaczyć wynik finansowy, należy skorygować poziom kosztów o tzw. zmianę stanu produktów. Gdy jednostka w danym okresie wyprodukuje więcej wyrobów niż sprzedała, to nastąpi wzrost poziomu produktów, a poniesione koszty są większe od osiągniętych przychodów. Dlatego wynik finansowy wymaga wówczas zmniejszenia poziomu kosztów o wartość produkcji niesprzedanej. Zmiana stanu produktów w porównawczym rachunku zysków i strat jest wykazywana w przychodach, a nie w kosztach. W drugiej sytuacji, gdy jednostka w danym okresie sprzeda więcej produktów niż wytworzyła, wartość osiągniętych przychodów jest wyższa od poniesionych kosztów. Oznacza to zmniejszenie stanu produktów. W tej sytuacji wynik finansowy wymaga korekty i dokonuje się jej obniżając poziom osiągniętych przychodów o wartość wynikającą ze zmniejszenia stanu produktów. W wariancie kalkulacyjnym rachunku zysków i strat koszty ukazuje się zgodnie z układem kalkulacyjnym kosztów. Zalicza się tutaj koszty sprzedanych produktów, które są prezentowane w pozycji koszty wytworzenia sprzedanych produktów oraz koszty sprzedanych towarów i materiałów ujmowane w pozycji wartość sprzedanych towarów i materiałów. Koszty okresu, do których zalicza się koszty ogólnego zarządu i koszty sprzedaży. W wariancie kalkulacyjnym nie trzeba uwzględniać zmiany stanu produktów, ponieważ ujmuje się tutaj tylko koszty produktów, które zostały sprzedane w danym okresie. W tym wariancie występuje dodatkowo pozycja zysk, strata, brutto na sprzedaży. Oblicza się go odejmując od przychodów ze sprzedaży koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów. Następnie wynik brutto na sprzedaży pomniejsza się o koszty okresu, czyli koszty ogólnego zarządu i koszty sprzedaży. Otrzyma się w ten sposób wynik na sprzedaży, a jego wartość będzie taka sama jak w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.